Współautor, można powiedzieć, wielu sukcesów Thai Gym Tarnów. Gratulacje w ogóle, Rafał. Dziękuję. Za wygraną Mateusza dzisiaj. Jesteś dzisiaj tylko z Mateuszem, ale masz tam galerię asów takich, które mogą w każdej chwili zastąpić Mateusza lub być przynajmniej równorzędnymi rywalami. Tak, jasne, witam serdecznie. Oczywiście mamy fajny team w tej chwili. Udało nam się po paru latach wypracować taki mocny skład seniorski. Ale na tym nie koniec, bo mamy też młodszych zawodników, którzy powoli zaczynają tak samo dorównywać tutaj chłopakom, ale wróćmy może tak do dzisiejszego tutaj, do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego eventu. Świetnie, bardzo jestem zadowolony z Mateusza, ponieważ zrealizował plan w 100%. Polowaliśmy cały czas na tą lewą stronę Radosława. Roberta, przepraszam. Udało się, nie ręką, bo było założenie, żeby trafić ręką. Weszła noga, także no, jesteśmy mega szczęśliwi. Pas jedzie do Tarnowa, kolejne zwycięstwo w tym roku. Także nic, tylko się cieszyć. Powiem Ci, że wydawało się, że Mateusz słabsze warunki fizyczne. Robert jest wysoki, szczupły, ma też doświadczenie bardzo duże z wielu, wielu walk, ale jedna udało się gdzieś to wszystko zogniskować, bo Mateusz miał wzloty i upadki w tej karierze. Tak, oczywiście. Mateusz jest takim, trzeba być szczerym, jest takim chwiejnym zawodnikiem. On ma albo bardzo dobre walki, albo dosyć słabe, ale potrafi wygrać z naprawdę utytułowanymi, doświadczonymi zawodnikami, co dzisiaj pokazał. No, Robert ma dużo więcej pojedynków na koncie od Mateusza. Jest bardziej doświadczony, bardziej utytułowany. No ale jednak tutaj Mateusz znalazł na niego sposób, no i fantastycznie, no to tym bardziej, że to jeszcze nie jest waga Mateusza. Mateusza waga startowa to jest 67 kg i tutaj największe sukcesy zdobywał. 71 to już jest za dużo, a tutaj było 71,800 limit, więc no mówię, takie zdwojona radość nas tutaj dzisiaj zaszczyciła. Będzie zmieniał kategorię, czy będzie się trzymał? Nie, schodzimy w dół. 67 to jest taka nasza, jeżeli chodzi o Mateusza, waga. Ale oczywiście jak będą fajne propozycje w 70-71, to też będziemy brali, bo jak widać, no dzisiaj udowodnił, że jest w stanie zaskoczyć tych cięższych chłopaków. Ma bardzo mocne uderzenie, mocną rękę, mocną nogę i jeżeli cały proces gdzieś tam przygotowania bez żadnych zakłóceń przebiega, to on w ringu się świetnie prezentuje. To co, gratuluję dobrej pracy Twojej trenerskiej, bo dostrzegam ją, widzę ją na mapie Polski. Fajna atmosfera w ogóle wokół klubu. Tak. No i można powiedzieć, powoli to są chłopcy, którzy stają się gwiazdami. Faceci, którzy stają się gwiazdami, dziękuję, co mówił chłopcy. Dziękuję, bardzo miłe słowa, oczywiście. To jest zasługa wszystkich, bo tworzymy jedną rodzinę thai-gymową. Wszyscy się wspieramy, każdy się gdzieś tam uzupełnia, każdy ma inny charakter i gdzieś tam te puzzle wszystkie thai-gymowe spinamy, no i są efekty tego. Rafał, gratulacje i dziękuję.